Moi drodzy, pytaliście ostatnio, ile palą samochody zaraz po uruchomieniu na zimnym silniku. Postanowiliśmy więc zrobić taką serię porównawczą i pierwszym autem będzie Audi S3. Tym razem pokazujemy, ile potrafi spalić Audi S3 na zimnym silniku przez pierwsze 3 km od startu. I jedzie. Tu komputer pokładowy pokazuje nam chwilowe spalanie. Proszę bardzo, przejechaliśmy 0 km, wszystko jest wyzerowane. Średnie spalanie póki co nie, to jest akurat pierwszy z komputerów potrzebny nam. O, to średnie spalanie jeszcze oczywiście się nie obliczyło. Będziemy w pierwszej kolejności obserwować oczywiście przebieg, tak aby nie przegapić tej bariery, tej granicy 3 km. Mamy za sobą już 600 metrów, średnie spalanie jak na razie wynosi 21 litrów na 100 km. Przypomnę, że pod maską mamy 2-litrowy silnik benzynowy, 4-cylindrowy TFSI o mocy 300 koni. Po 1500 metrów mamy średnie spalanie 17,5. Mamy za sobą już 2200 metrów i spalanie wynosi 13,8. 2500 metrów, spalanie 12,9. 2700 metrów, i 3 km. Średnia prędkość 33, spalanie 11,3.